tam, ten na granicy francusko-niemieckiej, tak. Ja, tak, tak, mamy jeszcze jeden pokój, tak. Ja, jest pokój mit łazienka, ja. Nie, łazienka działa, nie jest zepsuta. Nie. A dlaczego pan pyta? A, mieszkał pan już tutaj. Nie, wanna działa. Wanna działa, wszystko arbaj. No, słuchaj pan. Słyszysz pan? Woda wpływa do dziurki. No. Tak. Jeszcze raz, tak. Tak, no. Tak, mogę zatrzymać za pana ten pokój, tak. Tak, dobrze. Okej. Okay. Bye bye. Au revoir, monsieur. Widział. Przyjechać na wakacje na kontynent. Ja chciałem dostać w Anglii. Ale nie podoba mi się to miejsce. Co ty robisz? No co, no sprawdzam, czy przejściowe są czyste, nie? A dlaczego to są dwa duże łóżka? To jest pokój dla rodziny. Ale my nie potrzebujemy dwóch dużych łóżek. Dobrze, to jak mi pomożesz, za sekundkę możemy wyrzucić jedno przez okno. Kochanie, zrelaksuj się. Mamy pokój. Wszystkie hotele w okolicy są zajęte, a my... Mamy gdzie spać! Ale tu się dzieje coś dziwnego! Co dziwnego? No dziwnego! Nie zauważyłeś, że na dole wszyscy coś mruczą i że szepczą pod nosem. Światło zgasło. Ty, gdzie są nasze walizki? Wypuściłem z rąk, jak spadałeś ze schodów. Co? Proszę się nie martwić. Mam je tutaj. O. Proszę wybaczyć chwilowy brak światła, jakiś idiota wysadził korki. Zauważyliśmy, nie? Mają państwo duże szczęście z tą rezerwacją. To nasz ostatni wolny pokój w tym hotelu. Ale właśnie dlaczego wszystkie hotele w okolicy są zajęte? To już koniec października, już jest po sezonie. No widzi pan, dzisiaj we Francji mamy państwowe święto, a w naszym miasteczku obchodzimy święto świętego Wolfganga. Święto świętego Wolfganga? Tak, to takie nasze lokalne święto, na jeszcze ciągle nie przybrałem się na paradę. Przepraszam, mały kłopot z tą szafą, ale to jakiś drobiazg jest tylko. Cholera, już przyjechał? Nie, może mi pan pomóc? Może pan przedczasowy pan karetka? Karetka podjechała pod sam hotel. Ktoś zachorował? Nie, zachorował. Nie, to jest w ramach naszych obchodów. My organizujemy taką wielką paradę i karetki biorą w niej udział. O, jeszcze jedna. Mamy bardzo dużo karetek. Tak, a propos jedli już państwo? Tak, jedliśmy po drodze. Dzięki Bogu. 6 osób wynieśli na noszach! I to do jednej karetki! A ilu jest chorych? 10 osób wynieśli na noszach! Te dwie karetki są już pełne! A to już wszyscy? Tak! To zamknij to, panie okno. Zimno jakoś po nogach ciągnie. Ale stanuj, no! Ile ludzi się rozgrązało! Jakąś nieznaną chorobę, a ty co? Siedzisz sobie w spokoju, tak? Kochanie, to zostało zaplanowane. Jakbyś słuchała, to byś wiedziała, że te karetki biorą udział w paradzie. Dobra, ale ty ich nie widziałeś, tak? Że są chorzy. Nie widziałeś. Nie widziałeś. No właśnie, ale... a ja ich widziałam. Jeden facet to normalnie krzyczał z bólu, a dwóch jęczało. No nie, no ci ludzie nie udają. Oni są chorzy. Ty, a słuchaj, a jak tutaj wybucha jakaś epidemia? Jak na przykład tutaj jest jakaś zaraza, na przykład żuma. Żuma? Żum. Dżuma. Dlaczego dżuma? No, a dlaczego nie? Bo we Francji nie ma dżumy. A skąd wiesz? Bo byśmy o tym czytali. No, ale my tutaj jeszcze nigdy nie byliśmy. Kochanie, ty chciałaś przyjechać na kontynent. Ja chciałem zostać w Anglii. Tak? A kto powiedział?
będą miejsca w pokojach. A kto powiedział, że będzie piękna pogoda? A ty mi gdzie zabrałeś to? No gdzie? Do zimnego hotelu pełnego epidemii. My musimy natychmiast stąd wyjechać. Zaczekaj. Ale zaczekaj. Zaraz przyjedzie ktoś z karawanem, zacznie krzyczeć, wynieście zwłoki, podwiezie nam. Jedziemy czy nie? Nie. 4 godziny jeździliśmy w poszukiwaniu hotelu, więc zostajemy. No ale 2 kilometry stąd jest niemiecka granica. Tam na pewno będą jakieś normalne miejsca w pokojach. Ubezpieczyłem samochód tylko na Francję. No a dlaczego nie na Niemcy? Ponieważ nie zamierzałem tam jechać. Nie ubezpieczyłem również na Hongkong, Tahiti i na Arabię Saudyjską. A to ma jakieś znaczenie, że nie mamy jakiegoś tam ubezpieczenia? Owszem, ma. Ostatnio nie mamy szczęścia. No tak, będziesz dalej wjeżdżał do stawu. Jechałem do stawu, żeby uniknąć kolizji z Mercedesem, który jechał po swojej stronie drogi. Ale to nie była jego wina. Bo to ty jechałeś po złej stronie. Może. Bo ja jestem Anglikiem.